Szanowni przyjaciele, z całego serca witam Was. Moje kochanie, dzisiejszy przykaz jest po prostu piękny. I ja dzielę się z Wami. Najważniejszy wzrost ma miejsce w nas. Największe osiągnięcia nie są widoczne. Nie usłyszysz o nich od innych. Nie przeczytasz na kanale informacyjnym. Są to rzeczy najskrytsze, które są dostępne tylko dla Ciebie. Chodzi o wzrost Twojej duszy i jej wpływ na otaczający świat. W tym jest wielka tajemnica życia. Niestety, natura człowieka jest taka, że zaczynamy myśleć o życiu i śmierci tylko stojąc na krawędzi. Więc jak blisko musimy zbliżyć się do krawędzi, aby obudzić naszą duszę i dać jej szansę na odrodzenie się i rozkwit. Gdy na tle światowego kryzysu, niestabilności finansowej, bezrobocia i nadciągającego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, znajdziesz w sobie siły do wiary w lepsze, będziesz kontemplować piękno świata, cieszyć się świtem, doświadczać szczęścia od dotyku bliskiej osoby i czuć wolność, co niesie wiatr grający w Twoich włosach. Akceptować innych ludzi takimi, jakimi są i szanować ich. Wiedz, że Twoja dusza budzi się i jej wzrost to jest tylko kwestia czasu. Nie ma żadnych przypadków, a wszystko, co się dzieje teraz, jest konieczne dla nas wszystkich, aby dokładnie przemyśleć sens naszego istnienia, naszą rolę w tym świecie, co jest naprawdę dobre i dobre dla innych ludzi oraz jak uczynić ten świat lepszy. Wszelkie kataklizmy, tym bardziej na skalę światową, są wyzwaniem dla każdego z nas. Jest wyzwaniem do jedności, pokoju i wzajemnego zrozumienia na poziomie zbiorowym. Im więcej w zespole pozytywnych i życzliwych ludzi, tym skuteczniej rozwija się ich wspólna sprawa. To samo dzieje się na poziomie państw i całego świata. Energia zbiorowa, podobnie jak energia każdej osoby wzięta osobno, zawsze ma ładunek o określonej jakości. Fizyczna słabość na skalę światową wskazuje na negatywne ukierunkowanie zbiorowej myśli ludzi. Ponieważ fizyczna manifestacja niektórych wydarzeń jest zawsze konsekwencją niewidzialnych wewnętrznych procesów umysłowych w społeczeństwie. Po prostu zgromadziło się. To sygnał do zmiany. Przede wszystkim wewnętrznej zmiany. Zmian w myśleniu, w umysłach ludzi. To odpowiedzialność każdego z nas. I nie myśl, czy coś może zależeć ode mnie, kiedy takie rzeczy się dzieją na świecie. Może i zależy. Nadszedł czas, aby wszyscy spojrzeli głęboko w siebie, uporządkowali myśli, posprzątali, wyrzucili wszystko, co niepotrzebne, oczyścili wnętrze, przetarli wszystko na połysk i dostroili się do progresywnego postępu u progu nowej ery, która już się rozpoczęła. Mikrokosmos człowieka jest potężnym generatorem różnych energii. Od czysto fizycznych po najcięższe. Są one uruchamiane przez wolę i budzą się potężnie, gdy zaczyna się zapalać światło. Nieświadome te energie już działają w człowieku, zwłaszcza gdy ich działanie jest zbiorowo zjednoczone. Energia tłumu jest przerażającą siłą. Zbiorowa energia całego narodu zgromadzona w centrum działania jest nie do pokonania. Energie ludzkie wpływają na siły natury. Żywioły, wytrącając je z równowagi lub potwierdzając. Nieświadomość swoich sił i energii, które człowiek już posiada, jest przyczyną chaosu ziemskiego. Ale te energie można zrozumieć, można je opanować i podporządkować swojej woli najpierw sobie samym i swoim ciele, a następnie poza nim.
Zmiana jest trudna, ponieważ transformacja jest tak trudna i bolesna zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym. Ale zmiana jest nieunikniona. Winą są potężne energie planetarne, które wpływają na nas wszystkich. Można powiedzieć, że stoimy teraz na krawędzie, na granicy przejścia na jakościowo nowy poziom energii planetarnej. Pod koniec grudnia 2020 roku Jowisz połączył się z Saturnem w powietrznym znaku wodnika, co zapoczątkowało nową, 200-letnią erę w rozwoju ludzkości. Jaki będzie ten skok kwantowy dla każdego z nas, zależy od naszego wewnętrznego naładowania. Skok kwantowy to drastyczne przejście na nowy poziom energii. Każda osoba od urodzenia ma swoją indywidualną energię, której jakoś można analizować na podstawie urodzeniowego wykresu astrologicznego, który z pewnością można nazwać mapą ludzkiego systemu energetycznego. Ale jak pokazuje wieloletnia praktyka, ludzie nie zdają sobie sprawy ze swoich potencjalnych możliwości. W rezultacie życie nie jest tak skuteczne, jak może być. Przejście pozwoli każdemu na poziomie osobistym uświadomić sobie swój potencjał i otworzyć przed sobą nowe horyzonty życiowe na poziomie państw i świata. Jako całości pojawia się tendencja do poprawy systemu ustroju państwa, struktur państwowych, aktywnego rozwoju biznesu, zagranicznych powiązań gospodarczych, maksymalnego otwarcia granic, globalizacji, intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Z powodu zaistniałych okoliczności wielu ludzi na całym świecie byli w izolacji, nie przez przypadek, ale by zrozumieć wartość ludzkiej komunikacji, ponownie ocenić swoje relacje z innymi ludźmi, zrozumieć siły przyjaźni, współpracy. Jesteśmy u progu przejścia od indywidualnego do zbiorowego, od ego do skutecznego partnerstwa. Mamy więc czas, aby teraz pomyśleć o naszej postępowej przyszłości, zdecydować, kim jesteśmy, kim chcemy być, z kim chcemy iść w parze, wyjść poza nasz zwykły świat, odważyć się nauczyć się czegoś nowego, zainspirować się nowym pomysłem, nawiązać komunikację z ludźmi wokół nas w oparciu o szacunek i zaufanie, odważyć się zmienić ten świat na lepsze, w zespole z dobrymi ludźmi. Wszystko będzie dobrze. Naprawdę będzie dobrze. Nawet jeżeli teraz tak się nie wydaje. Po prostu trzeba wznieść się i zobaczyć na to wszystko z góry. Bo jak jesteście na dole, widzicie tylko chaos. A ten chaos to jest uporządkowanie wszystko na nowej, absolutnie nowy system życia na planecie Ziemia. I tylko od Ciebie zależy, na jakiej planecie Ty będziesz żyć, w jakiej rzeczywistości, którą możesz stworzyć Ty i tylko Ty. Dziękuję Wam za wsparcie, pomoc i za naszą jedność. Z Wami była Irina.